No i witam w Stalkerze. Ostatnio skończyliśmy w kordonie. Tu była przygoda z wojskowymi. No i teraz mamy spotkać się ze Stalkerami za nasypem. Tutaj zrobiłem małe zadanie. Zabiłem ślepe psy. Wróciłem się do bazy czystego nieba. Naprawiłem trochę armor. Jednak znowu musiałem przebiegać koło żołnierzy. Ale lepiej mieć tyle zniszczonego niż tyle dobrego. Więc no, ruszamy w tą stronę. Tutaj droga wygląda na czystą. Znalazłem troszkę ulepszanej amunicji. Ulepszyłem sobie ten karabin. Więc na razie go poużywam. Zobaczymy, czy będzie lepszy niż strzelba. No, strzelba wiadomo na mutanty. I wyruszamy. Tam są mutanty, więc jednak strzelba. Zastanawiam się, czy warto je zaczepiać. Czy można je po prostu ominąć. Mam wrażenie, że gdzieś tu jest anomalia. Jest. Pomóż, chłopie. Armia tłucze kolegów stalkerów. No, coś się dzieje. Zabijają naszych. Gdzie jesteś? Coś się dzieje. Ale wlazłem w promieniowanie. I zaraz będzie za późno. Pomóż nam. Ja sobie tu zrobię quick save'a i się schowam, bo jestem chyba żołnierza. Których nie widzę. Oberwał. Obrywałem. Nie aż tak mocno. Jak to jest, że on mnie trafia? A ja go nie mogę trafić. Spróbujemy może tym. Leży. Ktoś go trafił, ale to nie byłem ja. Nie wiem, który mi się rzuca granaty. To jest w ogóle. Wielkie dzięki. Jak będziesz w okolicy, wpadnij do naszej bazy po nagrodę. To mu powinienmy. Karabinu raczej nie chcę. Dziękuję, bo mam lepszy po prostu. Duża apteczka. Świetnie. Była latarka. No, nic nie ma. Warto eksplorować takie garaże, nie garaże. Często można znaleźć coś fajnego, coś przydatnego. Na przykład tutaj. Wiem, że gdzieś tutaj
potrafiły być. Anomalie i artefakty, ale nie wiem, czy to w tej części, czy w cieniu Czarnobyla. Natomiast tu jest o skrzyneczka. Apteczka i bandaże, no warto było wejść tutaj. Ale ruszamy dalej. Oni tu chcieli naszej pomocy, a my ruszamy dalej. Weźmy strzelbę. Jak widzieliście te takie czasowe eventy, ja jak raz się zepsuję, to już nie ma szansy ich, że tak powiem, powtórzyć. Każdy quest poboczny da się tu zepsuć. Nie będzie się go dało powtórzyć. Ruszaj się. Czekają na ciebie w bazie. A, na mnie czekają, dobra. To sami stalkerzy. Pamiętam, że w cieniu Czarnobyla tutaj normalnie są wojskowi. Pogadamy, jak schowasz ten broń. No za dobra. Nie mogę pomóc. Trudno. Ale to wam jumne. I co tam słychać? Czarna dziura w moście, tam to jest anomalia. Pójdźmy to sprawdzić, może tam jest jakiś artefakt, a może i nie. Czy normalnie to radziłbym wam to omijać, ale od czego mam quick save? Gdzie to było? Tam jest. Oj, kurde. Spadłem. Dobrze. Wejdźmy tam jeszcze raz. No, Stalker jest odporny, jeśli chodzi o sterowanie. Trzeba powoli. Anomalia jest, ale oprócz tego nic tu nie ma. Wczytamy grę. No szkoda, że nie ma artefaktu żadnego, nie? Ale nie w każdej anomalii znajdziemy artefakt. No i ruszajmy dalej. Ja na chwilę się zmutuję.
No dobra. Doszliśmy do tego obozu. Tutaj. Sprytnie wskazali na to, żeby tu wskoczyć, ale bandaże. Tam są naboje. No mów. A, tu już nie mogę mieć broni. Słucham. To jest przewodnik. Nic dla mnie nie ma w nim zrobione. Leć do szefa biegiem. No dobra, my lecimy do szefa. Nikt nic ode mnie nie chce. Tutaj mam gdzieś odebrać nagrody. Nie wiem, czy w środku budynku. Raczej w środku budynku. Mamy handlarza. Wybieraj, idę, idę. Zachodzi po później. Wróć później. Może będę miał dostawę. To mu sprzedam. No, trochę sprzedam amunicji. Ta jest nabój strzałkowy. Ciężkim pociskiem, dobra. Na razie tyle. Masz coś do sprzedania? Nagrodę, amunicja, ok. I 1000. Bandyci, ja sobie to wezmę. Miło robić interesy z uczciwym stalkerem. Chcesz coś ulepszyć albo naprawić? Ulepszenia, jasne. Jeśli będziesz potrzebował czegoś jeszcze, wpadnij. No, tu wiadomo. Ulepszamy sobie wszystko. Masz coś do naprawienia? Tylko na razie nie za bardzo mam co naprawiać. Dobra. No i lecimy zakończyć ten wątek, czy zakończyć. Rozwinąć dalej ten wątek, bo zobaczymy, co się stanie. Jak leci, najemniku? Rzadko cię widujemy w kordonie. Co cię tu sprowadza? Od Sidorowicza mówisz? To i o dowódcy też słyszałeś? Dobra, będę szczery. Współpracowaliśmy dawniej z armią. Oni przepuszczali nasze towary przez placówkę i dawali nam dobre informacje. A my im nieźle płaciliśmy za ich usługi. Później dowiedzieliśmy się, że ten fiut dowódca robił na dwie strony. Nadawał bandytom nasze ruchy. Potem jeszcze sprzedał dwóch z nas jako niewolników na wysypisku. Tak, trochę nas poniosło. Pojęcia nie mam, co teraz robić. Wzięliśmy dowódcę na zakładnika, żeby nam armia nie zrobiła z tyłków jesieni średniowiecza tymi ich śmigłowcami. Nie możemy go zabić, ale puścić też nie możemy. No to grubo. Porwali żołnierza. Przecież zona jest pilnowana właśnie przez wojsko. Największy wróg w sumie stalkerów. Jeśli chodzi o wroga w postaci ludzkiej. Jeżeli chodzi o mutanty, to wiadomo, że to już inna sprawa. On siedzi tutaj. Ciemno tu. Ogólnie to są skrzynki. Nawet ich rozwalić nie mogę, bo nie mam jak. Nie mogę wyjąć tu broni. Co jest takiego ciekawego? Na co się gapisz, dupku? Śmiej się na zdrowie.
Jeśli chcesz się dowiedzieć, gdzie ukryłem walizkę z łupem, rozczarujesz się. Wracaj do swojej ukochanej zony. Doprawdy? Ile bierzesz za swoje usługi? A gdybym tak poprosił cię o załatwienie snajperów na nasypie kolejowym, by pomóc moim chłopakom? Krzyżyk na drodze. Szkoda, że właśnie nie da się zgodzić na tą propozycję. Jestem ciekawy, jakby twórcy tutaj dali możliwość właśnie zgodzenia się na to. I jakby pomoc wojsku. Tylko, że na przykład w zamian za to, że stalkerzy nas nie lubią. No to było takie ciekawe. Dowiedziałeś się czegoś przydatnego? Pewnie, że go uratują. Kanalia wisi im kupę szmalu. Sam prowadził ich interesy i skitrał gdzieś kasę. Słuchaj, mam pomysł. Dowódca ma tylko dwóch ludzi, na których może polegać. Służyli razem w placówce i odpalał im działkę. Więc zrobią wszystko, żeby... Mam przeczucie, że nie będziemy musieli ich szukać. Kumple Haleckiego. Okej. Co on mi tu da? Amunicję i... No dobra. I ulepszony pistolet. Okej. Czyli teraz tu mamy... Wyeliminuj bandytów. Tu mamy zwróć przedmiot, to są zadania poboczne. A tu mamy zlikwiduj wojskowych przy windzie. To jest trochę słabe. No dobra, ale na tym zakończymy. Ja natomiast zrobię sobie zadania poboczne sam. Także do zobaczenia, cześć.